Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars. Dzisiaj przetestujemy sobie nową postać, czyli Mr. P, Pana P. I ogólnie słuchajcie, Supercell udostępnił mi taki filmik, gdzie właśnie jest pokazana nowa postać. I ten filmik został mi udostępniony troszeczkę wcześniej niż wszyscy mogą go zobaczyć. Tak więc jest to, można powiedzieć, taki troszeczkę ekskluzywny materiał. Więc jeżeli chcecie, żeby Supercell udostępniał mi więcej takich materiałów, żebyście mogli wcześniej troszeczkę zobaczyć sobie nowe postacie, nowe star powery i w ogóle nowe wszelkie jakiego rodzaju informacje na temat Brawl Stars, to zostawcie łapkę w górę. Jak będzie dużo łapek w górę, to Supercell na pewno udostępni mi więcej takich materiałów. A dzisiaj obejrzymy sobie właśnie filmik Mr. P, czyli taki powiedzmy gameplay oraz przedstawienie postaci Pana P. Więc jestem po prostu ciekaw, co tutaj się ciekawego wydarzy i mam nadzieję, że to będzie najlepszy update w Brawl Stars, jaki do tej pory wyszedł. Tak więc, nie przedłużając, oglądajmy. Wy oczywiście zostawcie w tym momencie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, żeby być na bieżąco, a my się zabieramy za oglądanie. Jak sami widzicie, jest tutaj nasz Pan P, proszę bardzo. Tak on mniej więcej wygląda. Tutaj widać od razu, że... O właśnie, tu sobie może spauzujemy. Życie 4060, prędkość przemieszczania się normalna, czyli jest powiedzmy szybszy niż 8-bitowiec, to na pewno. Obrażenia jedna hitka 980, range long, czyli to jest powiedzmy taki troszeczkę, można powiedzieć, snajper. Przeładowanie normalne. Tutaj mamy superkę jego i tutaj jest, to będzie takie powiedzmy działko, taki dron, coś na tej zasadzie, ale to zaraz sobie zobaczymy później. Podstawowe życie 3920, obrażeń zadaje 364 i masz życia home base hell, czyli to jest taka jakby baza i z tej bazy będą wychodziły drony, tak ja to rozumiem, czyli baza ma 4000 życia, a z bazy wychodzą małe drony, które mają po 2100, ale mogę się mylić, więc zaraz sobie to oczywiście tutaj sprawdzimy. Więc zaraz sobie tutaj zobaczymy. Okej, tu chyba na razie nic ciekawego się nie będzie działo. Teraz tu jest pokazanie oczywiście skilli. Jest nasza postać, proszę bardzo, tak wygląda. Tutaj będzie miał dwa star powery. Tu widzę, jest jeden star power zaznaczony już. Handle with care. Mr. P overstuffed suitcase, bounce and burst even if they don't hit a target or obstacle. Czyli jeżeli nasze skrzyneczki nie trafią w przeciwnika, to i tak się odbiją, tak to rozumiem. Bounce and burst even if they don't hit a target or obstacle. Czyli jeżeli nie trafimy w żadnego przeciwnika, ani żadną jakąś skrzynkę naszą downie, to te skrzyneczki i tak się odbiją. To jest jego super. A czyli wychodzi na to, że bez tego super, bez star powera, on, te skrzyneczki nie będą się odbijały, jeżeli w nic nie trafimy. Tak ja to rozumiem. Okej, spoko. Oczywiście to jest chyba ta jego baza, ta mała, która będzie wypuszczała drony. Tak więc to wygląda mniej więcej w ten sposób. Zobaczmy sobie dalej. O, proszę bardzo, tu jest życie i wybrany został ten super star power. Proszę bardzo, to jest nasza postać, Pan P. Z tego co widzicie, no to jest oczywiście, to jest podstawa, bo jeszcze będzie miał skina i to będzie agent P, który będzie taki troszeczkę inny, ale też będzie pokazany w dzisiejszym odcinku, więc koniecznie musicie obejrzeć. Co mnie zaciekawiło najbardziej, to zobaczcie to. Z tyłu on tutaj ma taki iksik i suwaczek, czyli mam wrażenie, że w przyszłości może Supercell wprowadzi tutaj jakiegoś skina i być może to będzie taki easter egg, że będzie pokazane, co jest tak naprawdę w środku, bo ewidentnie widać, że ta postać to jest tak jakby... To jest przebranie, w którym to ktoś się ukrywa, agent P. I to tak naprawdę nie jest pingwin, jak tutaj zresztą widzicie, tylko w środku ktoś się ukrywa. I to może być ciekawe, z tego mogą wyjść różnego rodzaju takie, powiedzmy, teorie spiskowe troszeczkę. Kto się ukrywa w środku? No bo jest suwaczek, więc ktoś tam w środku musi być. Więc jestem ciekaw, kto tak naprawdę będzie w środku. No oczywiście ma czapeczkę, no to jest taki zwykły, powiedzmy, strój pingwina i walizka, więc... Możliwe, że to będzie właśnie jakaś inna postać w środku. Tak, tutaj troszeczkę moja teoria, więc jestem ciekaw, co wy o tym myślicie. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Jestem ciekaw, jak myślicie, kto się ukrywa w środku tego pingwina. Dobra, Training Cave. Tak więc wygląda tutaj training. Jak widzicie, jest już wybrany chyba ten star power. I tak, tak się nasza postać przemieszcza. Rzuca walizkami. To co widzicie, to te walizki się, one się odbijają. I to jest super star power, który pozwala, że te walizki nawet jak nic nie trafią, to się odbiją. Więc jestem ciekaw, czy tutaj osoba, która testowała to, strzeli po prostu w ten sposób. Dobra, zaraz chyba tutaj ulta powinien puścić. Tak jest, puszcza ulta. Proszę bardzo, puszcza taką jakby bazę, która ma 3920 życia. I z tej bazy wychodzą drony. Jestem ciekaw, ile tych dronów wychodzi i jaki zasięg mają. Czyli jak zostanie zniszczony ten dron, czy od razu zrespi się kolejny, czy może po prostu jeden to jest maksymalnie, ile ta baza jest w stanie zrespić. Czy może ona respi, jak umrze ten dron, to respi kolejnego.
Dobra, tu postawił kolejną i ten dron za nami chodzi. Czyli stawiamy sobie gdzieś daleko bazę i dron za nami chodzi. Czyli jeżeli dron zginie, to on będzie musiał wyjść tak jakby z bazy i przyjść do nas. Tak ja to rozumiem. Więc to dość ciekawe, dość bym powiedział ciekawe, bo co jeśli będzie sytuacja, gdzie nasza baza będzie na jednym końcu mapy, a my będziemy na drugim końcu mapy i wtedy na przykład stracimy drona, który jest obok nas, to czy ten dron przez całą mapę będzie musiał przejść? Nie wiem, dobra, zobaczmy dalej, jak to wygląda. Okej, walizeczka tutaj, ona się odbiła z tego, co widziałem. Czyli jeżeli nawet, jeżeli w nic nie trafimy, to one i tak się odbijają. Okej, spoko. Więc to jest ten star power taki. Więc bardzo fajnie, dobra. Tutaj sobie dron bije, okej. I to się odbija. I czy to zadaje... Nie, zadaje tyle samo obrażeń. Ja myślałem, że jak się odbije od przeciwnika i trafi w kolejnych przeciwników, to zada więcej obrażeń. To by było nawet w sumie ciekawe. Ale okej, dobra, tutaj widać, po prostu zrobili rozwiązanie, że zadaje tyle samo obrażeń, czyli 980 jak traci przeciwnika i 980 jak oczywiście trafi w kolejnego przeciwnika, ale trafia w kilku, z tego co możecie sami zresztą tutaj zobaczyć. Bang, proszę bardzo, odbija się i bang, trafia w dwóch, a nawet chyba w trzech jest w stanie trafić, jeżeli dobrze się wyceluje, tak mi się wydaje. Okej, bo on tutaj znowu tą bazę postawił. Ja bym chciał sobie to cofnąć troszeczkę, dobra. Okej, postawił tutaj bazę i z tej bazy wychodzą drony, dobra. To sobie możemy troszeczkę skipnąć, tak mi się wydaje. Game grab, dobra, zobaczymy jak tutaj będzie to wyglądało. Taki prawdziwy gameplay. Okej, rzuca skrzyneczką, odbija się, czyli będziemy mogli atakować przez ściany, bardzo fajnie. Czyli ktoś będzie za taką, powiedzmy, cienką ścianą, będziemy w stanie uderzyć w ścianę i to się odbije i będziemy mogli zaatakować kolejnego przeciwnika przez ścianę. Bardzo przydatna umiejętność, szczerze wam powiem. Jeżeli chodzi, ale widzicie, patrzcie, właśnie, to będzie troszeczkę, czyli on będzie mógł być na daleko, czyli będzie można daleko rzucać z walizką, ale będzie też dobrym snajperem na blisko. Co na przykład, jeżeli Piper jest na blisko, no to ona już totalnie się, no na blisko raczej słabo tutaj, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, a tutaj na blisko będziemy mogli przez ścianę też jednak zadać jakieś obrażenia, więc to może być bardzo ciekawe. Dobra, tutaj oczywiście bitka, wiadomo, bang, i jeżeli trafimy w działko przeciwnika, to się walizeczka odbije, jeżeli oczywiście nie trafimy ze star powerem, to i tak się odbije, więc star power całkiem spoko. Okej, dobra, odbija się, dobra, tutaj jakiś taki standardowy gameplay z walizeczką, dobra, puści, niech puści ulta, jestem ciekaw, okej, dobra, zginął. Jestem ciekaw, jak ult będzie tutaj wyglądał. Przewińmy sobie troszeczkę, dobra. Poczekajmy na tego ulcika, to mnie najbardziej ciekawi. Dobra, puścił ulta, dobra, okej, leci sobie dron, leci, leci, leci. Atakuje działko przeciwników, został zniszczony. Okej. I leci kolejny, czyli po jednym dronie może tutaj te działko, ta, powiedzmy, ta stacja bazowa, tak ją tutaj nazwijmy, zrespić po jednym dronie. Okej, ciekawie, ciekawie, naprawdę. No i dobra, wyleciał sobie dron, coś tam bije. Oj, zobaczcie, to ciekawy fakt, tutaj mamy bardzo ciekawy fakt, mianowicie jeżeli stacja bazowa, nie wiem czemu mówię stacja bazowa, tak mi się jakoś działo, dobra, weźmy to baza, powiedzmy, która respi te drony, jeżeli ona zostanie zniszczona, to dron nie znika, on dalej sobie jest. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, czyli jeżeli zniszczą nam bazę, to i tak ten dron, który wyszedł z tej bazy, dalej jest w stanie żyć i zadawać obrażenia, więc to na pewno bardzo ciekawe. I zobaczmy, co to jeszcze ciekawego się wydarzy. Okej, tu sobie atakuje. Dobra, okej, tu chyba na razie nic ciekawego się nie wydarzy z tego, co widzę. Przeskipujmy sobie, bo chyba już wszystko zobaczyliśmy, co się dało zobaczyć. Okej. Tutaj ataki oczywiście, bang. Okej, jestem ciekawy, jak wygląda drugi star power, więc ja sobie to troszeczkę skipnę, bo tutaj na razie zwykły gameplay, który też pewnie dla was jest trochę ciekawy, ale kurde, no już tutaj wszystko, co się dało, praktycznie omówiłem, co mi się rzuciło w oczy, więc mam nadzieję, że oczywiście łapka w górę zostawiona i subskrypcja na kanale. Pamiętajcie, Supercell nad nami czuwa, tak więc mam nadzieję, że będzie dużo łapeczek. No i w sumie ten odcinek dzisiaj wypuszczę dość późno, więc mam nadzieję, że i tak go obejrzycie, bo no chciałem wam to pokazać jak najszybciej po prostu, żebyście też sobie zobaczyli, jak to mniej więcej wygląda. No i dobra, tu sobie zginął, okej, dalej gameplay, okej, dobra, czy będzie teraz wybierany drugi star power? Tak, drugi star power, okej, dobra, zobaczmy, jak wygląda drugi star power. Tin Can, czyli to jest jakby taka puszka. The Robo Porter's home base has, okej, dobra, czyli baza, czyli ta baza, która respi nam takie jakby drony, nie wiem, samochodziki, czy cokolwiek to jest, nie wiem, czy to jeździ, czy to lata, to będzie miała 3000 życia więcej, 3000 to jest naprawdę dużo, jak ona standardowo tutaj miała, z tego co widzę, prawie 4000, tak więc dodamy jeszcze tego 3000, więc będzie miała 7000, więc to będzie całkiem niezły tank, ale jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, dobra, gdzie tutaj to było?
Okej, tu był wybrany i od razu tutaj będzie wybrany drugi skin, czyli Agent P. Proszę bardzo, wybrany i Agent P, tak wygląda Agent P. Możemy zobaczyć, co ma w walizce. Ciuchy, okej, dobra, ciuchy, to jest przebranie, okej. Więc tak to wygląda, proszę bardzo, Agent P w okularkach pingwin, ja na pewno tego skina będę chciał. Tak więc naprawdę kozacko i co, zobaczmy tutaj z tyłu, jak on wygląda. Okej, okej, tak samo, tylko że po prostu ma inne przebranie, więc jestem też ciekaw, jaka postać tam się ukrywa. I tu ma jakiś komputerek z tego, co widzę jeszcze w walizce. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda ten nowy Star Power. Tu na razie będzie standardowo, okej, tak wygląda skinek, rzuca sobie walizeczkami, walizeczki się odbijają. Ale jeżeli pewnie teraz, bo właśnie jest wybrany drugi Star Power, jeżeli walnie w walizką, nie walnie w przeciwnika, to ta walizka się nie odbije. Ale jak widzicie, stacja tutaj ma 7000 życia prawie, więc naprawdę, naprawdę kozacko. Bang. Dobra, ja bym chciał, żeby on tutaj uderzył tak, żeby w żadnego przeciwnika nie trafił. Dobra, dawaj, dawaj. On tutaj chyba trafia w przeciwniku, ale obstawiam, że po prostu tak to działa, tak jak było napisane. Dobra, zobaczmy na showdownie, jak to wygląda. Dobra. Okej, tu będzie rozwalał skrzyneczki. Zobaczmy, jak to też wygląda, rozwalanie skrzynek. O! Zobaczcie, jeżeli są trzy skrzynki, można bardzo fajnie sobie tutaj te skrzyneczki farmić, z tego co widzę. Bang. W ten sposób to wygląda. Okej, ciekawie. W sensie możemy trzy skrzynki bardzo szybko rozwalić. Jak na snajpera to jest naprawdę spoko, bo jak ja grałem piperką, to zawsze było mi ciężko rozwalać skrzynki, bo trzeba było na odległość tutaj je rozwalać. A tutaj możemy trzy skrzyneczki bardzo szybko rozpykać. Więc spoko. Dobra, nie trafił i widzicie, nie odbiła się walizka. Nie trafił przeciwnika i walizeczka się niestety nie odbiła. Okej, zobaczmy, jak w ogóle będzie wyglądała ta walka. Rosie, proszę bardzo. Okej, czyli jeżeli będziemy gonić przeciwnika, który ucieka, to będzie szansa, że po prostu on będzie uciekał, skrzyneczka się odbije od niego, jak będzie uciekał dalej do przodu, to ona się odbije i jeszcze raz w niego walnie. Tak tutaj właśnie było przed chwilą z Rosem, jak mogliście zobaczyć. Ciekawie. Okej, dobra, El Primo, walka. Oczywiście showdownik, ale to są boty, więc tutaj wiadomo. Jest i dronik, dronik goni. Patrzcie, dron ma 5000 życia. Nice. Czy on ma więcej życia? Tak się zastanawiam. Chyba więcej życia ma, ale to też pewnie nie wiem, od czego w sumie zależy. Dobra, jeżeli wiecie, to możecie mi napisać. Ja tutaj staram się na szybko po prostu wam pokazać. No i proszę bardzo, Mr. P, zwycięstwo, tak więc... Okej, to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. To Supercell na pewno udostępni mi więcej takich fajnych materiałów, które będę wam mógł oczywiście pokazać i przeanalizować. Tak więc mam nadzieję, że jesteście zajarani nową postacią, bo ja jestem mega zajarany. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I co, to tyle, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!